Tak, dzień dobry Państwu. Dzisiaj dalej będzie wiało i tylko trochę słabiej niż minionej doby. Mocnych porywów, bardzo mocnych porywów spodziewamy się w zachodnich regionach do około 80 km na godzinę, na wybrzeżu do 90, tam na Bałtyku sztorm, 8-9 stopni w skali Beauforta, a najsilniejszy wiatr wysoko w górach z porywami w Karkonoszach do 140 km na godzinę, a w Tatrach do 120 km na godzinę. Poza tym porywy do około 65 km na godzinę, najsłabszy wiatr w północno-wschodniej części kraju. Bez opadów, tylko na południowych krańcach ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Natomiast w pozostałych regionach będzie padać deszcz ze śniegiem, a częściej na wschodzie kraju sam śnieg. I właśnie we wschodnich regionach oraz w górach będzie padać intensywniej. Pojawią się zawieje śnieżne, a w górach także zamiecie. Na wybrzeżu może pojawiać się krupa śnieżna, a nawet niewykluczone są też burze. To temperatura, jakiej spodziewamy się około 10, ale to, co zobaczymy na termometrach, bez większego znaczenia, ponieważ w tych warunkach odczuwalna temperatura będzie o kilka stopni niższa. Będzie nam dużo zimniej. Po południu nadal będzie wietrznie, z porywami powyżej 100 km w górę, na zachodzie do 75, nad morzem do 85. Ślisko na drogach, bo w wielu miejscach będą się pojawiać mieszane opady, które stopniowo powinny zanikać od zachodu, zwłaszcza od południowego zachodu. Trochę jaśniejsze niebo zobaczymy nad Śląskiem i zachodnią Małopolską. Intensywniej będzie padać nadal na wschodzie kraju i w górach. Ciśnienie przed frontem spada. Po przejściu tego frontu stopniowo będzie się podnosić. Na warszawskich barometrach zobaczymy 980 hektopaskali. Do zobaczenia.